Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, w którym rozmawiamy luźno o opakowaniach kartonowych i o tematyce związanej z opakowaniami. Dzisiejszy temat, jak widzicie po tytule, będzie o maszynach do produkcji opakowań typu klapowych. W zeszłym odcinku było o maszynach do produkcji opakowań fasonowych. Jeżeli nie wiecie, co to są opakowania fasonowe, a co to są opakowania klapowe, zapraszam do oglądnięcia pierwszego filmu na tym kanale, tam jest to w miarę dobrze wyjaśnione. Jeszcze przed tym, jak zaczniemy dzisiejszy film, zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nie ominął Was żaden odcinek. W zeszłym odcinku wspominałem o maszynach rotacyjnych oraz wykrojnikach. Również te maszyny mogą zostać użyte do produkcji opakowań typu klapowego. Tylko trzeba pamiętać o tym, że opakowania klapowe bardziej są tutaj elastyczne, powinny być elastyczne, czyli jeżeli przyjdzie do Was klient i poprosi jakiś wymiar, jeden wymiar, no to nie będziemy tutaj zazwyczaj robić specjalnego wykrojnika dla niego, tym bardziej, że powiedzmy klient będzie chciał 100 sztuk czy 200 sztuk, to się w ogóle nie będzie opłacało, tym bardziej wykrojnika rotacyjnego, czyli na maszynę rotacyjną. Dlatego można stosować takie maszyny rotacyjne jak najbardziej, ale bardziej zaleca się stosować maszyny, które nie mają jakiegoś narzędzia typu wykrojnik do wykonywania tych opakowań. I tutaj mam na myśli taką podstawową maszyną, która no, nie potrzebuje jakiegoś tam wykrojnika czy coś do robienia tych opakowań. Jest to maszyna typu nożycowego, jest to taka dość starego typu maszyna, używana, jeszcze gdzieniegdzie się jeszcze używa, przynajmniej w Polsce, takich maszyn, ale one już wychodzą z użycia, można tak powiedzieć. Nie dlatego, że po prostu są stare czy coś takiego, tylko po prostu, że są wolne. Wolne w tym względzie, bo to działa na takiej zasadzie, że operator wsadza tam arkusz tektury i z jednej strony robi nam to nacięcia, ta maszyna. Operator wyciąga ten arkusz i z drugiej strony robi te nacięcia, ta maszyna. Tutaj jeszcze należy pamiętać, że oprócz tej maszyny trzeba mieć inną maszynę, która nam narobi bigi, czyli tak zwane miejsca zagięć tego opakowania i w jedną i w drugą stronę. Więc tutaj naprawdę mamy dużo operacji na takiej maszynie, plus musimy mieć dodatkowe inne maszyny do tego i dość mało zrobimy opakowań na godzinę. Kolejną maszyną trochę szybszą, a czyli właściwie szybszą od poprzedniej maszyny jest tak zwany slotter. Tutaj w podstawowej konfiguracji, bo tak jak w zeszłym odcinku mówimy teraz tylko i wyłącznie o podstawowych maszynach w podstawowych konfiguracjach, ta maszyna działa, czyli slotter działa mniej więcej jak maszyna rotacyjna, z tym, że tam nie ma potrzeby zakładania wykrojnika. Wszystko, całe cięcia odbywają się za pomocą tak zwanych noży kątowych. Tutaj ustawiamy noże kątowe w odpowiednich miejscach, przesuwamy je na wale w odpowiednich miejscach i to dzięki temu nam robi te wycięcia i tylko zagięcia w jedną stronę. Drugie zagięcia, czyli te drugie bigi, należy oczywiście wykonać na innej maszynie, czyli trzeba mieć tak zwaną bigownicę do tego, lub zamawiać po prostu te formatki już przebigowane u producenta tektury. Taka maszyna jest bardzo fajna, ponieważ zrobimy dużo tych opakowań na godzinę, jak najbardziej, z tym, że no, trzeba pamiętać, że też mamy ograniczenia w stosunku co do wielkości zrobionego opakowania i co do tego, że musimy mieć albo drugą maszynę robiącą nam te bigi tak zwane, trzeba zamawiać po prostu pod, znaczy już od razu te formatki, czyli te arkusze, tektury już przebigowane. I to jest fajne z jednej strony, ale z drugiej strony powiedzmy, że klient przyjdzie i zamówi powiedzmy 100 opakowań. No to tutaj 100 opakowań no raczej nie zrobimy, raczej zrobimy najbardziej, zrobimy na tym maszynie 100 opakowań, z tym, że jeżeli chcemy już kupić przebigowaną formatkę od producenta tektury, no to raczej, znaczy na pewno nam nie wyśle 100 czy 200 arkuszy, tam jest jakieś minimum w metrach kwadratowych i w zależności od tego, jaka wielka ta formatka jest, no może nawet wyjść 5000 arkuszy. No i zostaniecie z taką ilością po prostu formatek na magazynie, a klient wam weźmie tylko i wyłącznie 100 sztuk, no a resztę macie już przebigowane, więc może istnieć taki problem, że macie te ograniczenia. Kolejną maszyną jest maszyna typu coś w stylu, znaczy to są różne nazwy na te maszyny, bo to nazywa się maszyna kombinowana, Boxmaker, Autobox, no są dużo po prostu nazw tej maszyny, w zależności od rejonu Polski, od rejonu Europy, to się inaczej po prostu nazywa. Jest to fajna też maszyna, bo tutaj nam zrobi wszystkie cięcia za jednym przepuszczeniem kartonu, zrobi nam wszystkie zagięcia tak samo za jednym przepuszczeniem kartonu, nie musimy zamawiać formatki już przebigowanej, możemy włożyć do maszyny większą formatkę,
czy większy arkusz tektury i on nam po prostu dotnie, ta maszyna dotnie nam do takiego formatu, jaki potrzebujemy, zrobi nam te szczeliny. To jest plus tej maszyny. Minusem w sumie tej maszyny, tak na szybko, to jest to, że no mamy też ograniczenia co do ilości zrobionych tych sztuk. Tutaj producenci podają, że tutaj maksymalnie możemy zrobić wersji, oczywiście podstawowej, tak zawsze mówię, do 1200 sztuk na godzinę, co na przykład w porównaniu ze sloterem poprzednim, tam mamy też w wersji podstawowej do 3000 sztuk na godzinę. Z tym, że tutaj to są takie już wyżyłowane parametry i dla jednej, i dla drugiej maszyny, więc tutaj nie zachęcałbym się tym, że tyle zrobimy opakowań. Tu wiadomo, zazwyczaj jest tak, że trzeba po prostu to przez pół podzielić, bo tu różne parametry wpływają na prędkość robienia opakowań, bo tutaj i tektura, i długość tej tektury, i krzywość tej tektury, i twardość, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dużo parametrów po prostu na to wpływa. I właściwie to są takie te podstawowe maszyny, między innymi oczywiście podstawowe maszyny do produkcji opakowań klapowych. Są też inne maszyny do produkcji opakowań klapowych, lecz no tak mówię, to są takie najbardziej podstawowe maszyny, nad którymi trzeba się zastanowić, zanim się rozpocznie produkcja tych opakowań. Potem możemy się wgłębiać oczywiście w jakieś inne maszyny. To by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli dzięki temu odcinkowi czegoś się nauczyliście, jakąś ciekawą informację otrzymaliście, oczywiście zapraszam do naciśnięcia tego kciuka w górę i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Dziękuję, do widzenia.